20 sekund, jeszcze chwilka. Uwaga. Przysiad, press 3 razy. Dół, wyciśnij. Zatrzymaj. 3 razy wiosło. Przysiad, press. Rozluźnij, odpocznij. Front race. Side race. Dźwignij kolana. Zepnij poszlaki. Zepnij brzuch. Do przodu, do boku. Start. Przód. Stabilna serwetka. Kolana opięte. Thank you.
trzymaj do końca. Los, odpocznij, odłóż handlę. Słuchajcie, seria numer 1 za nami, przygotowujemy się do serii numer 3. Do której też nam będzie potrzebny hantelek, a właściwie to nawet dwa hantle i mata. Numer 1. Przeskocz do boku, zrób wykrok do przodu w prawo, zrób wykrok do przodu lewo. Przeskocz do przodu i znowu prawa, lewa, przeskok do przysiadu, prawa, lewa. Jeżeli nie możesz skakać, jak na rozgrzewce, zrób przysiad, prawa do przodu, lewa do przodu, znowu przysiad, prawa, lewa do przodu i tak dalej. Zabierz hantelki, stań szerzej, ściągnij łopatki, zejdź w dół, trzy razy wychodzisz w górę, łokcie prowadzą ci ruch, góra, góra, za trzecim razem zostajesz w dole, trzy razy unieś pięty w górę i znowu, trzy razy. Zawiosłuj, zatrzymaj się w dole, trzy razy pięty w górę i za trzecim razem zrobimy sobie dwie wersje. Za pierwszym razem pompka na kratkę piersiową, za drugim razem pompka tricepsowa, czyli wąska. Jeżeli chcesz, zostajesz na kolanach, za pierwszym razem dłonie są szerzej, schodzisz ciałem do linii łokci, dół i góra, za drugim razem dłonie są węziej i tym razem łokcie idą wąsko, czyli ocierają się o koszulkę, dół i góra. Ok. Numer 1. Przeskok do boku. Ja sobie przesunę tylko matę. Przeskok do boku, wykroki do przodu albo przysiad i wykrok. Uwaga. Start. Bok i wykrok. Hop. Do przodu. Do przodu. Przeskok. Na ugięte kolana, czyli nie rób tego, nie na zablokowane nogi, tylko miękko dół, prawa, lewa. Przeskok, prawa, lewa. Jak nie możesz skakać, pamiętaj, wersja przysiad. Wykrok, wykrok. Numer 2. Zabierz hantlę albo coś, co masz ciężkiego pod ręką. Staj szerzej. Palce stóp do zewnątrz. Brzuchy spięte. Kolana do zewnątrz, zejdź do plie. Łokcie w górę. Zatrzymaj się w dole. Pięty góra, trzy razy. Dobra, łokcie. Pięty w górę. Pięty. Łokcie. Wszystko na spiętym kruchu. Pięty. Trzy sekundy. Los. Schodzimy w dół do pięknej pompki. Dłonie szerzej, brzuch napięty, łokcie lekko do tyłu, ciało linia łokci, wracaj. Pamiętaj, żeby nie kierować czułem do podłogi, nie czoło, tylko staraj się wycelować mocny w dół. Mocny w dół, wracasz w górę. Łokcie nie do wysokości barku, tylko skieruję lekko w stronę ciała. Czyli są lekko po skosie. Oczywiście jak masz dużo siły, wiesz, że dasz radę zrobić prawidłowo. Wyjdź na bazę stóp. Lecisz z pięknymi pompkami. Jak wiesz, że to jeszcze nie jest twój poziom, zatrzymaj się z kolanami na podłodze. Ok, wracamy w górę. Przeskok, wykroki, przeskok, wykroki. Uwaga, ostatnie sekundy przerwy.
krok. Hop, nisko. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Do przodu. Jak nie możesz skakać, na spokoju. Przysiad. Szup. Do przodu. Przysiad. Jak masz dużo siły, bo dopiero jesteśmy po przerwie. Skok, głową, kulą, pięć, nisko. Wykrok. Wykrok. Ostatni. Luz. Zabieramy hantle. Stajemy szerzej. Napinamy brzuch, napinamy pośladki, ściągnij łopatki. Plie wiosło. Trzy razy i trzy razy więcej. Postaraj się nie wpuszczać barków do przodu, tylko trzymaj ściągnięte łopatki, zwięty brzuch. Jak winda schodzisz w dół. Czyli nie postawki w tył, tylko schodzisz w dół i wracasz w dół. Trzy sekundy. Schodzimy w dół do pięknych pompek. Razem wąsko, ale zasada to sama. Brzuch jest napięty, celujemy mostkiem do podłogi. Stać, łokcie ocierają się o koszulkę. Wracasz. Czyli już nie tutaj do boku, tylko jak najwyżej. Wąsko w dół, wąsko w górę. Bez tego nie puszczamy pioder, brzuch jest spięty. Jedyne co się dzieje to wpinasz łokcie, wracasz. Jak jest ciężko, żyć tylko tyle. Tyle wystarczy, żeby zrobić to prawidłowo. Z barkami odciągniętymi od uszu, napiętym brzuchu i napiętym postaci. No i góra. Tyle. Luz. Odpocznij. Słuchajcie, odpoczywamy, łyczek wody, to jest ten moment, żeby odpocząć, a ja już pokazuję nam kolejną trójeczkę. Ok, numer jeden, znowu zaczniemy sobie w dole. Jesteśmy w potworze i przygotowujemy sobie jeden ciężki hantel. Wiosło, zatrzymaj, dotknij barku, dotknij barku. Druga ręka w wiosło, dotknij barku, dotknij bark. Wiosło, odłóż, bark, bark. 45 sekund pracy. Numer 2. Siadasz. Stopy są w górze. Bok, wyciśnij, bok, wyciśnij. Nic trudnego. A numer 3 w prezencie dla Was. Jako, że dużo ostatnio leżymy, to też się teraz położymy. I zaczynamy. Od prawej strony wychodzisz w górę. Wracasz do prawej, wychodzimy w górę. Za drugim razem w lewo. Lewo do podłogi, wychodzisz sita w górę. Lewo, wychodzisz w górę. Prawa, lewa strona pracuje. Ale najpierw zaczynamy od naszego podporu i od wiosłowania i dotykania barku. Ok, numer jeden. Tak. Już jesteśmy w dole. Już prawa zapasowała. Bark, bark. Lewa. Bark, bark. Prawa. Bark, bark. Lewa. Jeszcze chwila. 15 sekund. Jeszcze damy radę po dwa razy na każdą stronę.
Estoy cantando. Jest, luz. Odpocznij, usiądź. Siedzisz wygodnie. Możesz skrzyżować stopy, możesz zostawić je na podłodze, możesz je unieść w górę, to najtrudniejsza wersja. I teraz skręt, wyciśnij, skręt, wyciśnij. To taka runda odpoczynek po tym skakaniu, które było przed chwilą. Więc naprawdę zrób te skręty w szybkim tempie, tak żeby poczuć też lekkie cardio. Poczuć ten przyspieszony oddech. Pamiętaj, żeby zrobić mocny skręt, tak żeby skręcić się w talii. Wracasz i mocno wyciskasz hantel nad głowę. Skręcasz się w drugą stronę. I znowu mocne wyciśnięcie. 10-3 sekundy. Los. Numer 3, czyli nasze leżenie. Kolana są wyprostowane. Zaczynamy od prawej strony, czyli hantel na podłogę po prawej stronie i wyciśnij hantel do przodu. Uwaga. Schodzimy w dół, na prawo, wyjdź do przodu. Pamiętaj, jeżeli nie masz hantla, spokojnie możesz zrobić to z butelką wody albo z czymś, co masz pod ręką ciężkiego. Byleby to tylko nie był jakiś zwierzak. Końcówka, jeszcze chwila. Luz, odpocznij. Numer 1, wracamy do podpory. Wiosło, tap, tap. Wiosło, tap, tap. Już ustaw piękny podpór z odblokowanymi, ugiętymi łokciami. Prawa, dotknij barku, lewa, dotknij barku. Jeżeli jest bardzo ciężko, nie dasz rady zrobić tego na palcach stóp, zrób to na kolanach. Podnosisz hantel, wiosłujesz, bark, bark, za wiosło. Pilnuj tylko, żeby nie stała się taka pozycja, żeby ten brzuch jednak pracował. Więc kolan w górze, odkładasz tylko kolana w dół. Wiosło, dotknij. Też popracujesz, ale upewnij się, że łokcie są wtedy lekko ugięte, żeby nie pracować na przeprostowanych łokciach. Ok, ostatnie sekundy. Luz. Numer 2. Siadamy. I pamiętaj, masz opcję. Stopy na podłodze łatwiej, stopy w górze troszkę trudniej. Stopy skrzyżowane, czy obok siebie, to nie ma żadnej różnicy. Zaczynamy. Bok, góra. Bok, góra. Mocny skręt i mocne wyciśnięcie. Pamiętaj, im mocniej się skręcisz, pójdziesz w stronę podłogi, tym mocniej zapracują twoje skosy brzucha. Czyli zrób mocny skręt, wyciśnij, niech barki popracują. Skręć się w drugą stronę, wyciśnij w górę. Jeżeli barki już nie dają rady, to tylko skręć się w talii. Raz w jedną, raz w drugą stronę. To też będzie dobra wersja, bardziej popracuje brzuch. A jeżeli chcesz sobie dodać pracę barków, dodaj wyciśnięcie w górę. Ostatnie sekundy. Luz. Odłóż całe ciało na podłodze. I pamiętaj, teraz lecimy z lewą stroną. Czyli od lewej strony sit-up w górę. Uwaga. Lecimy w górę. Góra. I powoli zejść do podłogi. Ostatnie ćwiczenie w tej serii. Damy radę. To tylko 45 sekund. A właściwie tylko zostało już 30. Jeszcze. Im więcej zrobisz, tym więcej dla ciebie. Tylko dziesiątka, mocno w lewo
i powrót. Luz, odpocznij, rozluźnij. Słuchajcie, trzecia seria za nami. Napij się wody, zasłużyliście i wracamy do kolejnych ćwiczeń. Słuchajcie, numer jeden, też staramy się zrobić jak najszybciej. Jesteśmy w klęku podpartym, odrywasz kolana w górę. Idziesz do boku, wracasz. Idziesz do drugiego boku, wracasz. Raz w prawo, raz w lewo. Czego nie robić? Nie puszczaj tego barku w dół, czyli odpychaj się od dłoni. Stopę ustaw mniej więcej na godzinę dziewiątą. Bok, bok. Tylko tyle, sama przyjemność. Zabierz hantlę, znowu lecimy z naszym wiosłowaniem. Wychodzimy na chwilę wyżej. I lecimy. Pochylasz się do przodu, brzuch jest napięty, wiosło, otwórz, wiosło, otwórz, bardzo przyjemne ćwiczenie. Wracamy na dół, na przedramiona, trzymasz podpór, jeżeli masz jeszcze dużo siły, razem z hantlem, za pierwszym razem prawa strona, za drugim razem lewa. Ok, przygotowujemy się do naszego skomplikowanego ćwiczenia. Zaczynamy od kręgu podpartego. Raz w prawo, raz w lewo. Ok, lecimy. Do boku, wracasz. Do boku, wracasz. Pamiętaj, nie siadaj. Zatrzymaj się tutaj w górze, oderwij rękę, wracasz. Dłoń idzie do ucha, wracasz. I postaraj się zrobić to w jak najszybszym tempie. Luz, odpocznij, zabierz hantlę. Wiosło fly, wiosło fly. Pięty kolana, napięty brzuch, ściągnij łopatki. Pochyl się do przodu. Jedno wiosło, raz dłoniem wysokość barku. Wiosło, barku. Staraj się nie puszczać brzucha. Brzuch jest cały czas napięty. Szyja jest długa. Szukasz napięcia między łopatkami. Otwierasz, wracasz. Napięcie między łopatkami. Otwarcie, bok. Ostatnie sekundy to jest takie ćwiczenie odpoczynek. Luz, odpocznij. Zaczynamy od prawego przedramienia. Ustaw pozycję. Jak chcesz, zabierasz hantel. Hantel jest w górze. I trzymasz start. Jak bardzo ciężko, kolano w dole zostaje na podłodze. Jak jest ok, kolano jest w górze. Oddychasz i trzymasz. To jest chwila na koncentrację i na oddychanie. Nie patrz na timer. Tylko ciesz się tym, że możesz podtrzymać podwór. Ostatnie sekundy, jeszcze chwila, dziesiątka. Luz. Odpocznij. Numer jeden. Jesteśmy w klęku podpartym. Brzuch spięty, unosisz kolana. Noga w bok. 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 Łatwiejsza wersja dla tych, którzy nie mogą. Bo jest początek roku, rozumiem to, że może po prostu łapać nie moc na początku roku. Unoszą kolana w górę i zatrzymują.
Tylko tyle. Trzymasz kolana, trzymasz napięty brzuch i trzymasz tą pozycję przez sekundy, które nam już zostały. Jak wszystko ok, to na spokojnie. Do boku, powrót, do boku, powrót. Luz. Zabierz handlę i wyjdź w górę. Ściągnij łopatki. Zepnij brzuch. Zepnij pośladek. Pochyl się do przodu. Wiosło i fly leci. Zawiosłuj. I dobra. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie sylwestrowe rytmy. Żeby powspominać tego sylwestra w domu. Łokcie wąsko. Otwarć. Pamiętaj tutaj też nie puszczaj barków. To nie chodzi o to, żeby te barki były puszczone. Bo cała praca nie pójdzie nam tam, gdzie chcemy, żeby poszła. Trzymaj cały czas ściągnięte łopatki. Brzuch jest spięty. Zawiosłuj. Otwórz. Luz. Odpocznij. Zabierz matę. Ustaw się na lewym przedramieniu. Zabierz hantel, jeżeli chcesz. Trzymamy. Tylko tyle. Trzymasz, 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 trzymasz. Biodra są wysoko. Bark. Pamiętaj, bark nie jest tutaj. Przy uchu. Nie odpoczywasz. Tylko odpychasz się od łokcia. Bark jest w dole. Daleko. Jak ciężko? Pamiętaj, masz opcję z kolanem na podłodze. Możesz sobie zrobić chwilę przerwy. Jak wszystko jest ok, trzymasz w górze. 10 sekund. Luz. Odpocznij, napij się wody. Słuchajcie, seria numer 5. Zaczynamy od bardzo przyjemnego ćwiczenia. Usiądź. Ściągnij łopatki, barki daleko od uszu. I teraz tak. Prawa noga, lewa dłoń. Wracasz, ale nie staraj się nie siadać na podłodze. Lewa, prawa, prawa, lewa. Dotykasz, dotykasz. 45 sekund pracy, ale spokojnie, przy drugim ćwiczeniu będziemy już leżeć. To jest ćwiczenie na koncentrację. Numer 1. Przyciągnij do siebie kolana. Zatrzymaj stopy kolana w górze. Przetocz się na bok, ale trzymaj dłonie stopy w górze. Nie kładź się na brzuchu. Wracasz. Przyciągasz kolana do siebie. Wracasz. Przetocz się na lewo. Wracasz. Przyciągnij kolana. Wracasz. Cała zabawa polega na tym, żeby nie przetoczyć się na ten brzuch, tylko zatrzymać się na boku ciała, trzymać dłonie uniesione i trzymać stopy uniesione. I na sam koniec zabierasz sobie hantel. Stopy są w górze, głowa oderwana od podłogi, górna część łopatek oderwana od podłogi. Pulsujesz. Prosty brzucha, tylko tyle. Wyciskasz hantel w górę. Ale zaczynamy od naszego numeru 1. Przeciwna stopa, przeciwna dłoń. 45 sekund pracy. Uwaga. Start. Przeciwna dłoń, przeciwna stopa, już trzymasz. Spróbuj to zrobić w jak najszybszym tempie. Jak ciężko, to zrób to dokładnie. Jedyne na co zwracaj uwagę, to to, żeby barki nie były tutaj w dole. Odpychaj się od dłoni, otwieraj klatkę piersiową, dotykasz, dotykasz. I niech to nie tylko będzie dłoń do nogi, ale przyciągnij też nogę do ciała, noga do ciała. Czyli nie tylko sięgamy, 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 tylko przyciągasz, przyciągasz i przyciągasz. Luz. Nasze ćwiczenie koncentracja. Przyciągamy kolana. Odkręcamy się raz w prawo, raz w lewo. Okej.
wyprostuj, przyciągnij, wyprostuj stopy w górze, dłonie w górze, jesteś na boku, staraj się nie dotykać dłonią do podłogi, wróć na środek, przyciągnij, wyprostuj, w drugą stronę, zatrzymujesz się na boku, wracasz, przyciągasz, prostujesz, na boczek, zatrzymujesz, wracasz, przyciągasz i wracasz. Znowu na bok, zatrzymaj, wróć, przyciągnij. Wiem, że jest ciężko, na to tutaj zwracać uwagę. Postaraj się nie wypychać brzucha do przodu, tylko trzymać brzuch cały czas napięty. Czyli przyciągasz pępek do siebie, brzuch jest spięty. Ok, zabieramy handel. Stopy idą w górę, handel idzie w górę. Głowa oderwana od podłogi, brzuch jest spięty. Jedyne co robimy, to puls starasz się dotknąć handlem do środka, ale nie tak, tylko postaraj się wycisnąć handlem. Co zrobić, jeżeli boli szyja? Jeżeli boli szyja, wiesz, że nie możesz unosić głowy, to zrób tą wersję. Raz prawa, raz lewa noga w stronę podłogi. Odrywasz głowę i postrzysz. Ostatnie pulsy. Luz. Odpocznij. Odpocznij handel. Wyjdź wyżej. I słuchajcie, wracamy do numer 1. Prawa. Lewa. Uwaga. Biodra, góra. Startujemy. Dotyk. Dotyk. Ja jeszcze chwilę, jak najszybsze tempo. Już jesteśmy przy końcówce dzisiejszego treningu. Możesz spokojnie zrobić to w szybkim tempie. Dobra robota.
Odpocznij chwilę, kolana są przyciągnięte do klatki. I słuchajcie, to tyle na dzisiaj takiego mocniejszego męczenia się. Przejdziemy sobie teraz do tej drugiej części naszych zajęć, czyli porozciągamy się i lekko się zrelaksujemy. Przepołyszymy boki raz w jedną, raz w drugą stronę. Mam nadzieję, że się porządnie zmęczyliście, że wasze plecy, że wasze ramiona popracowały, wasz triceps również, wasza klatka piersiowa. Myślę, że możemy powiedzieć, że wszystko popracowało. Tak jak powinno. Uspokój kołysanie. Odłóż lewą nogę na podłodze, prawą wyprostuj, złap za udo albo za podłudzie i prostą nogę przyciągnij do siebie. Spróbuj wyprostować lewą nogę na podłodze. Pamiętaj, jeżeli noga się trzęsie, weź nogę troszeczkę niżej, za udo. Trzymaj nogę prostą i prostą nogę przyciągaj do siebie. Ważne, żeby noga nie była ugięta w kolanie. Najważniejsze, żeby była prosta, jak będzie tutaj nisko, nic się nie stanie. Ważne, żebyśmy poczuli, jak rozciąga się tył nogi. Nadaj stopa point, stopa flex. Wydłuż palce stopy do sufitu, wypnij pięty do sufitu. Wydłuż palce stopy, wypnij pięty. Wydłużasz, wypnasz. Wydłuż i wypnij. Spokój kołysanie, chwyć dłoni pod kolanem, ugnij nogę w kolanie, załóż lewą stopę poza linię prawego uda i przyciągnij nogę do siebie. Prawa przyciągnięta, lewą nogę rozpychasz do zewnątrz, czyli lewy łokieć pchać na lewe kolano, tak żebyśmy poczuli, jak rozciąga się pośladek. Pooddychaj głęboko, możesz zamknąć na chwilę oczy, przekołysz na boki, raz w prawo, raz w lewo. Sprawdź, która strona jeszcze mocniej potrzebuje rozciągnięcia. Jak znajdziesz taki punkt, zatrzymaj się w tym punkcie i przyciągnij nogę jeszcze mocniej do siebie. Powoli odłóż prawą stopę na podłodze, lewa noga zostaje cały czas na kolanie, dłonie idą do boku na wysokości barków. Przenieś nogi w lewą stronę i popatrz się w przeciwnym kierunku. Czyli patrzymy się w prawo, a obie nogi są skierowane w lewo. Zamykasz oczy, oddychasz głęboko, trzymasz tą pozycję. Jeszcze oddychaj. Wsuń nogę z kolana, wróć kolanami do centrum, przyciągnij lewą nogę, wyprostuj ją w kolanie, złap dłoni za udo albo za podłudzie i prostą nogę przyciągnij do siebie. Spróbuj wyprostować prawą nogę w kolanie, czyli prawa noga jest na podłodze, lewa zostaje w górze i przyciągasz lewą nogę do siebie. Pamiętamy, jak noga się trzęsie, odpocznij, pozwól mięśniom, żeby się rozluźniły i dopiero wróć do wyprostowania nogi i przyciągaj nogę do siebie. I wypnij piętę i wydłuż palce stopy. Wypnij piętę i wydłuż palce stopy. Czyli stopa point i stopa flex. Słuchajcie, czy macie jakieś postanowienia noworoczne? Mam nadzieję, że macie jakieś postanowienia, macie je spisane, jak macie coś ciekawego, to napiszcie gdzieś tam w komentarzu, chętnie zobaczę, przeczytam, jakie macie postanowienia. Ja mam postanowienie, że będę codziennie wstawać teraz godzinę wcześniej rano. Na razie mi idzie bardzo ciężko, bo jest tak ciemno, jak człowiek wstaje, ale próbuję, żeby mieć jeszcze dłuższy dzień. Robię sobie, przygotowuję czas na bieganie. Jeszcze nie biegam, ale przynajmniej już wcześniej wstaję. Okej, uspokój kołysanie, ugnij nogę w kolanie. Prawa stopa idzie poza linię lewego uda, przyciągasz nogę do siebie, rozpychasz prawe kolano do zewnątrz. Napiszcie, jakie macie postanowienia, za miesiąc się spotkamy i będę pytać, czy postanowienia dalej aktualne.
Jeszcze przyciągasz nogę. Możesz przekołysać się na boki, zamknąć na chwilę oczy, sprawdzić, gdzie jeszcze mocniej rozciąga się pośladek. I zatrzymać się w tej pozycji. Powoli opuść lewą stopę na podłodze. Noga zostaje na nodze, dłonie idą na wysokości barków. Przenieś nogi tym razem w prawo i popatrz się w przeciwnym kierunku. Tylko tyle. Patrzysz w przeciwnym kierunku, leżysz, odpoczywasz, oczy są zamknięte. Ok, powoli zsuń nogę z nogi. Przenieś prawe, lewe kolano do centrum, przyciągnij prawą, przyciągnij lewą nogę do klatki. Zaokrąglić ścinę krzyjną, oderwij głowę. Nogi idą mocniej do przodu, wyprostuj nogi w kolanach, wyciągnij pośladki, weź głęboki wdech. Sięgnij mocniej do przodu, zaokrąglij plecy, spróbuj złapać za krawędzie stóp, albo za łydki, albo za uda, byleby nogi były proste w kolanach. Schodź coraz niżej. Ok, rozluźnij, ugnij nogi, przenieś ciężar ciała do przodu, jesteś w przysiadzie. Przenieś dłonie do przodu, pośladki idą w górę, odroluj się w górę. Jesteś w górze, weź głęboki wdech. Jeszcze jeden, ale to jeszcze nie koniec, ale jeszcze oddychamy. Przeciągnij prawą piętę do pośladka, wypchnij biodro do przodu, rozciągnij przód uda. Rozluźnij, zmień stronę, to samo z drugiej strony. Pilnuj, żeby noga postawna, ta noga, na której stoisz, była lekko ugięta. Biodro jest wypchnięte. Rozluźnij, daj kciuki w górę, ugnij kolana, otwórz klatkę piersiową, mostek idzie w górę. Dłonie idą do przodu, zaokrąglij plecy, pociągnij dłonie do przodu, okrągłymi plecami do tyłu. Dłonie przenieś do mostka, wyciągnij dłonie w górę, barki zatrzymaj w dole, wyciągnij się w prawą. Wróć na środek. Wyciągnij się w lewo jeszcze. Rozciągasz, rozciągasz bok. Wyciągnij się do góry. Sięgasz. I rozluźnij. Weź głęboki wdech. Jeszcze jeden. I trzy szybkie. Wdech. Ostatni. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Brawa dla Was. Mam nadzieję, że daliście radę zrobić cały trening. Dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.